Państwo bardzo dobrze wiecie, że prezydent Zembaczyński wielokrotnie zmieniał zdanie w sprawie ASI. No i teraz pozostaje pytanie, czy tego zdania nie zmieniał pod wpływem jakichś lobbystów. I ja przypominam, spotkania prezydenta miasta Opola i jego zastępców w Urzędzie Miasta są jawne. W związku z powyższym ja dzisiaj zwracam się do prezydenta miasta Opola, aby ujawnił z ostatnich 5-6 lat listę wszystkich osób, z którymi się spotykał w sprawie energetyki cieplnej Opolszczyzny. I od razu mówię, że jeżeli będzie się zasłaniał jakąś tajemnicą, to spotkamy się w samorządowym kolegium odwoławczym. Ja zrobię wszystko, żeby ujawnić wam tą listę. Dlaczego? Ponieważ dochodzą do nas dziwaczne sygnały mówiące o tym, że ta prywatyzacja ma, że ta prywatyzacja jest powodowana ze względu na różnego rodzaju naciski lobbystów. I prezydent właśnie dlatego zmieniał tak często w tej sprawie zdanie.